Z ulicy Sokolskiej na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo w Misjonarzy Oblatów. Pierwszeństwo tutaj ma ciąg od Sokolskiej w prawo w Misjonarzy Oblatów, czyli muszę ustąpić pojazdom z prawej strony. Przed pojazdami z lewej mam pierwszeństwo, aczkolwiek może się tak zdarzyć, że pojazdy z naszej lewej przejadą w tym czasie, kiedy pojazdy na wprost będą jechały ze strony prawej. Wiąże się to z tym, że ja do środka nie mam możliwości wyjechać, natomiast tamte pojazdy mogą w tym czasie, widząc pojazdy jadące sprzeciwka prosto, mogą ten moment wykorzystać. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją będę skręcał w prawo w ulicę Iłakowiczówny. Jest to skrzyżowanie ze światłami, z sygnalizatorem S2, czyli strzałką warunkową w prawo. Tutaj mam światło zielone, czyli możemy jechać. Przypominam, po skręcie musimy uważać, bo w tym samym czasie światło zielone może być dla pieszych. Tutaj piesi mieli jeszcze światło czerwone, wobec tego mogłem jechać nie ustępując pierwszeństwa pieszym. Ograniczenie prędkości, jeszcze przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną i kolejne ograniczenie prędkości.